Hej, chciałam jeszcze sprostować a propos mojego poprzedniego nagrania, jeśli chodzi o uzależnienie od słodyczy, ponieważ przesłuchałam je i czasami mówię chaotycznie i możecie źle zrozumieć, więc chciałam sprostować to, że oczywiście na drugą dietę poszłam ze względu też na niedoczynność tarczycy, na to, że miałam problem z płytkami krwi, miałam małą płytkowość krwi, co prowadzi wiadomo do białaczki, do innych rzeczy. Więc chciałam Wam sprostować, że oczywiście pozbyłam się tego wszystkiego, tych chorób i tak dalej. Wszystko mu się unormowało i też dlatego, że przestałam jeść te słodycze, tak? Czyli myślę, że to w dużej mierze, ponieważ widzę i po dzieciach, że jeżeli moje dzieci zjedzą za dużo słodyczy, jedzą bardzo duże ilości, na przykład mój syn w przedszkolu, czy jest jakaś impreza, bądź jakaś, gdzie ja go nie mam możliwości ograniczyć, to on wtedy od razu ma infekcję. Od razu po prostu ma infekcję. Nie wiem, czy to moje myśli też tak powodują. Chciałam takie główne wskazówki powiedzieć. Dieta dr Dąbrowski pomaga, to jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o słodycze i o wszelkie uzależnienia, jeśli chodzi o papierosy, palenie papierosów i inne rzeczy, przede wszystkim musicie wyeliminować słodycze z domu. Nie kupujemy słodyczy w ogóle. Ja przestałam kupować, przestałam całkowicie, nawet jeżeli dzieci dostały słodycze, zostały schowane na klucz i szczerze mówiąc, bardzo często było tak, że rozdałam trochę słodyczy, niż miały to moje dzieci zjeść. Ktoś pomyśli, że jestem teraz złą matką, ale uważam, że jestem dobrą matką pod tym względem, że nie zatrułam ich tymi słodyczami. Wiadomo, od czasu do czasu pozwalam, najlepiej raz w tygodniu ustalić taki dzień, żeby jeść słodycze. I też wcale nie do bólu, tylko określone ilości, w miarę, wiem, że w miarę jedzenia to apetyt rośnie, ale tak z głową, trzeba do wszystkiego było, czyli pierwsze tak, głowa, nie kupujemy słodyczy, wyeliminujemy je, idziemy na dietę, która pomoże nam psychicznie, ale psychicznie musimy wiedzieć, że słodycze są złe i słodycze przeszkadzają w naszym normalnym funkcjonowaniu. Jesteśmy śpiącymi ludźmi dzięki słodyczom, chociaż tak się wszystkim wydaje, że słodycze pobudzają. One podbudzają na chwilę, serotonina i tak dalej, endorfiny wydzielają, oczywiście, ale to jest tylko chwila, moment, a później chce Wam się spać, jesteście ospali, moglibyście. Tego wszystkiego później już nie ma. Jak macie owoce, jecie dużo owoców, możecie jeść słodkie arbuzy, to wszystko lepiej podziała na Was niż cała reszta. Także dieta, nie kupujemy słodyczy, obrzydzamy sobie jak tylko możemy słodycze i po prostu zamieniamy słodycze na owoce. Do zobaczenia!